Szanowni Państwo, chciałabym potwierdzić informację, która już z pewnością do wielu dotarła, ponieważ rzecz wydarzyła się wczoraj, mianowicie 11 stycznia otrzymałam powołanie do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu wyborów samorządowych, wyboru nowego prezydenta. Dokument podpisany przez premiera Donalda Tuska i w tym momencie bardzo dziękuję za zaufanie. Bardzo dziękuję za zaufanie posła, a poprzednio prezydenta pana Piotra Głowskiego. Bez niego ta historia po prostu by się nie wydarzyła. Dziękuję za te 13 lat, kiedy stworzyliśmy zespół i dziękuję za rekomendacje. Dziękuję za rekomendacje i apel, który wskazywał mnie na to stanowisko niemal natychmiast po wyborze posła Piotra Głowskiego do parlamentu. Dziękuję radnym Koalicji Obywatelskiej, bo to z ich inicjatywy i za ich sprawą ten apel powstał. A może nie powinien, bo być może taki naturalny proces przejęcia odpowiedzialności powinien zdarzyć się z mocy prawa, bo któż może być bardziej wdrożony, zorientowany niż zastępcy, którzy przez wiele lat współpracowali na tym stanowisku. Myślę, że ta luka w prawie powinna być niebawem uzupełniona, tak aby nie ryzykować ewentualnych jakichś problemów w funkcjonowaniu miasta.